gdy zmontowaliśmy swój film, byśmy teraz chcieli do takiego projektu, tu jest zupełnie na sztukę, dodać swój jakiś komentarz, to trzeba udać się do zakładki Firelight. Ona służy generalnie do edycji dźwięku takiego bardziej zaawansowanego niż mamy w opcji Edit. No jak do tego podejść? Trzeba po pierwsze dodać nową ścieżkę audio. Wybieramy sobie mono czy stereo, zaraz pokażę Wam różnicę. Wybieram sobie załóżmy mono. Mamy dodaną ścieżkę. Jeżeli sobie teraz rozwiniemy z prawej strony mikser, jeżeli tego miksera nie ma, no to tu u góry mamy ikonkę, która włączy nam ten mikser. I widzimy, że mamy tutaj trzy ścieżki audio. Jeden i dwa to odpowiada nam za ścieżki audio z klipu, który tam wcześniej montowaliśmy, a ta trzecia jest A3, którą teraz sobie dodaliśmy. Trzeba dodać źródło dźwięku, czyli no input, na A3 klikamy, wybieramy sobie input, zaznaczam mikrofon, patch i to wszystko. Teraz należy uaktywnić mikrofon. Na ścieżce dźwiękowej jest taka literka R. Tutaj na mikserze mamy to samo. Czyli jeżeli teraz wybierzemy sobie R, będziemy sami siebie słyszeć. Teraz sami siebie słyszymy. Zmutuję to. Przepraszam, że tak dziwnie mówiłem, no bo powiem szczerze, głupio się słucha samego siebie na żywo. Bo jest małe opóźnienie i ciężko się mówi, więc ja to sobie zawsze mutuję. Ale też dzięki temu odsłuchowi możemy tutaj na wskaźniku zobaczyć, czy czasami nie jest dźwięk przesterowany. Więc sobie to zmutowałem. Podobnie mogę zrobić z tymi dwoma ścieżkami z tego klipu. Jeżeli nie chcę w trakcie nagrywania słyszeć dźwięków z sali, powiedzmy, to też sobie je zmutuję. To jak chcecie, tak robicie, więc jak Wam wygodniej. Więc teraz mam absolutną ciszę. Ponadto w mikserze na ścieżce A3, gdzie wybraliśmy sobie mikrofon, w mikserze jest taki plusik, którym możemy sobie dodać jakieś tam filtry. Echo, odszumianie i tak dalej, i tak dalej. No dodajemy sobie, załóżmy, echo. To było to echo. Echo. Tu nam skoczyło, możemy sobie to zamknąć. Jeżeli teraz rozwiniemy inspektora, widzimy, że mamy to echo dodane. Jeżeli byśmy chcieli teraz to usunąć, to wystarczy na ten śmietnik, pyk, nie ma. Podobnie na przykład, jeżeli jakiś tam filtr redukcji szumów, auto speech, czyli automatycznie to będzie robiło, jak widzicie, nam się dodaje, chcemy dodać kolejny filtr, identycznie, więc tych filtrów możemy naprawdę sporo tu sobie dodać. Osobiście nie dodaję tych filtrów, wolę sobie te filtry później dodać już w trakcie montażu, więc tu zostawiam tak jak jest. Usuwam to co było, zamykam sobie inspektora, no i teraz chcę nagrać ten mój dialog. Ustawiam sobie głowicę w miejscu, w którym mi pasuje. Tu mogę na przykład sobie tam odsłuch włączyć. Odtąd ma się zacząć moja mowa. I wybieram rekord. Jak widzicie, już na tej ścieżce tworzy mi się dźwięk monofoniczny. No bo taki wybrałem. Teraz sobie zatrzymam i powiedzmy dalej chciałbym dodać sobie dźwięk już stereofoniczny. No trzeba dodać kolejną ścieżkę dźwiękową, ale teraz już stereo. Praktycznie powtarzam te same czynności, co robiłem ścieżką monofoniczną, czyli dodaję wejście, input, audio, i ciach, patrz. Tu już nawet widzę, że mam dwie ścieżki. Wyłączam odsłuch już na poprzedniej ścieżce, żeby mi się nie dublowało. Robię tu znowu mutę. R, czyli łap dźwięk z mikrofonu, ustawiam i rozpoczynam nagrywanie. I już teraz widać, że ta ścieżka jest stereofoniczna, no bo mam kanał lewy, kanał prawy. Jeżeli miałbym zaznaczoną opcję R tutaj, no to dźwięk będzie mi się nagrywał od razu na tych dwóch ścieżkach. Widzicie, od razu mi się nagrywa na A3 i A4. Tutaj stereo, tu monofonicznie. Więc mamy dosyć sporo możliwości wyboru do dodawania dźwięku w naszym filmie. Praktycznie to już prawie wszystko, bo jak nagraliśmy ten nasz dźwięk, jeżeli wrócimy do opcji Edit, no to zobaczymy, że te nasze ścieżki dodatkowe, które teraz nagraliśmy, się stworzyły. Tylko pamiętajmy o tym, że teraz trzeba wszystko odmutować, czyli byśmy słyszeli to, co nagraliśmy i to, co jest tam wzięte z klipu. No i teraz mamy generalnie kociopik. Zaczynam nagrywanie i już teraz widać, że K4, tutaj stereo. No i w ten sposób wiemy, jak
dodać dodatkową ścieżkę, na przykład z lektora. Dziękuję, do zobaczenia.